Dzień dobry, witam wszystkich. Jestem Furwer. Zapraszam Was do pierwszego openingu w tym roku z GeForce Skins. Moi drodzy, na wstępie będę rozdawał tą kosę. Tą kosę będę rozdawał przez kolejne trzy filmiki jeszcze, czyli ten plus jeszcze trzy. Pod każdym filmem będzie przynajmniej, musi być jedna osoba z przypiętego komentarza, więc będą cztery filmy, cztery przypięte komentarze i spośród tych czterech właśnie przypiętych będę losował jedną osobę, która tą kosę dostanie. Więc po pierwsze, co musicie zrobić, to wesprzeć mnie subskrypcją na kanale, ponieważ jeśli ktoś nie będzie miał suba, no to tej kosy nie będę mógł wysłać, bo skiny, które rozdaję z tych giveawayów, lecą do osób, które właśnie mają tego suba na kanale publicznego. Po drugie, wesprzyjcie chłopaków z GeForce, którzy właśnie organizują tą kosę na giveaway, czyli wejdźcie sobie przez reflink w opisie i zostawcie też łapkę w górę, żeby chłopaki wiedzieli, że takie giveaway'e wam się od nich ze strony podobają. Ostatnia rzecz to musicie też zostawić oczywiście wasz nick Steam i ewentualnie skrócony trade link, bądź ten trade link sobie wklejcie na wasze konto YouTube w informacjach na kanale. Wtedy ja sobie, wiecie, tam wezmę cyk, 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 skopiuję sobie ten link, ten trade link i wtedy będę wysyłał skina. Także to tyle tutaj wstępu. Mam nadzieję, że skin wam się podoba. Warstwa rdzy czy tam Rust Code jest to pierwszy skin, jaki w ogóle kiedykolwiek rozdaję w historii swojego kanału. Wygląda spoko. Także mam nadzieję, że wam też się spodoba i to tyle tutaj wstępu. Także teraz zapraszam was na opening. Yo! Siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Ferrover, zapraszam was do kolejnego openingu. Tym razem wracamy do GeForce Skins. Moi drodzy, kotworuś, link macie w opisie. Możecie sobie doładować właśnie konto za pomocą PSC, blików, płatności SMS, bitcoinów, jeśli ktoś jest taki wariat, żeby bitcoinami płacić, także zapraszam. Dodatkowo też za otwieranie skrzyneczek możecie sobie wbijać tutaj różnego rodzaju poziomy, macie tutaj kluczyki i otwieracie sobie też skrzyneczki. A jeśli chodzi o skrzyneczki, to na kolejny opening może zróbcie jakieś skrzynki swoje. A czy w sensie w skrzynko o nazwie Forever, to potwieram wasze skrzyneczki, może wypadnie jakiś kurde hole albo dragon lore albo co innego tam, albo jakieś kosy. Dużo kos dajcie, także będzie naprawdę co otwierać. Także czekam na przyszły filmik, żebyście stworzyli kilka skrzyneczek. No i zobaczymy, który z was będzie miał najlepszą skrzynkę i co tam poleci. I teraz tak, patrzę tutaj, jakie są skrzynki. Mam doładowane ponad 1800 dolarów. Żona wie, że mam nagrywać ten film, ale kurde, nie wie, ile jest doładowane. Może myśli, że jest 80 dolarów, a nie 1800? No kurde, jak się dowie, co tutaj mąż wyprawia. Chyba będzie jakiś rozwód. Kurde, tutaj będzie chyba... Za głośno są te skrzyneczki. Rambit Ultra Violet. Kurde, zysk, 66. Jeśli będę takie, wiecie, takie profity robił, to może bezpiecznie powiem po nagraniu, ile doładowałem, ale zaznaczę potem, ile zdobyłem. To już będzie, o, to już jest rata. Ostatnia kostka, zobaczymy, ile mi tutaj wyleci. No te karambity tutaj są naprawdę spoko, cenowo. O, to będzie rata. No ostatni raz, no jak wypadł ten Marble Fade, a Marble Fade ogólnie lubię, są ładne skiny do kos. Damy szansę jeszcze jedną kosę wydropić i tamten Gamma Doppler, jaki był, kurde, to byłoby spoko. Mamy tutaj też jeszcze resztki tego eventu świątecznego. Mamy też skrzyneczkę za 40 dolarów i tutaj są też wszystkie kałachy, które są, że tak powiem, warte uwagi i jest koska. Także ciekawe, co zaraz wypadnie. Otwórzmy sobie może 5, tak? Bardziej hardkorowo. Aż się dźwięk zbugował. A tutaj mamy też jeszcze lizaczki z tego. Wypadło kałaszki. Dobra. Te sprzedamy. Tamte zostawimy. Całkiem spoko skrzynka. Weźmy sobie teraz może coś tańszego z tych kost, raczej kosy, można powiedzieć, z niższej półki cenowej. Zobaczymy, jaką kosę dla was wydropię. Czy te Shadowdiggersy noc? Battle Scared? Nie, no może coś lepszego dla was wezmę, co? Co wy na to? I te kosy, które teraz wypadną, będzie też na któryś tam kolejny opening, gdzie będę chciał zrobić
kontrakt z jakichś tam 20 czy 30 kos, czyli to będą jakieś takie dwa, góra 3 mega wielkie kontrakty. Ten Good Knife, Boreal Forest, Well Worn, co prawda lepiej niż Battle Scarred, prawda, ale... No nie wiem, jakiegoś field testu bym chciał dla was wziąć. To jest Blue Steel, może to? Blue Steel? Kurczę, czemu by nie? Dobra, weźmy może ostatnią kosę i coś innego potwieramy. Ale którąś z tych kos dla was postaram się wypłacić i będzie z tego giveaway. O, Rust Code. Battle Scarred. No nic, no to lecimy dalej teraz. Rękawiczki. Czy tutaj dodali te nowe? Chyba nie, to są jeszcze te stare rękawiczki. A na przykład gdyby dodali te, które na przykład ja mam teraz, te czerwone. Łoch, kurde, ale byłby profit. Ja cię nie mogę. No, wydaje mi się, że chyba spoko na plusik. O, strata. Kurczę. No to sprzedam, to może coś będzie lepszego. Jakieś fejdy by mogły polecieć albo coś. To zostawić sobie też trochę kasy, żeby mieć na skrzynkę premium. O, to już troszkę lepiej. Dobra, ostatnia skrzynka. Jeśli będzie profit, to otwieramy dalej jeszcze jedną. Jeśli będzie strata, to i chyba będzie strata. No. Ale też nie jest źle. Teraz sobie przejdziemy od razu szybciutko do tych skrzynek premium, które naprawdę są mega, mega dobre. Lecą same mega fajne skiny. Z wyglądu są naprawdę śliczne i cenowe też niczego sobie. Mam na przykład tutaj AWP Boom, która też jest bardzo ładna. Są różne paterny właśnie z tą AWP-ą. Jest ten napis Boom. O, kolejna. Jest tutaj jeszcze raz, czy trzeba po prostu tak chyba z buta? Ale dwie AWP-ki, dwa profity, ponad 7 dolarów, wiecie, zawsze to coś. Antikos. Niestety, kratka. Ciekawe, jakie szansa na meduzę i te inne lepsze skiny. O nie, chyba jeden z gorszych skinów właśnie na tej... z tej skrzynki. A wiem, że tutaj bardzo fajne skiny w ogóle z tej skrzynki lecą. Wiem z doświadczenia, bo dużo otwierałem akurat tej skrzynki. Dużo razy. Ale tak chyba część skinów mi nie wypada w ogóle z niego. Znowu AWP Boom. Znowu Minimalware. Czy tutaj jak wypada zawsze Boom, to jest zawsze Minimalware, czy jakości są różne? Może w Stat Tracku? Nie. Niestety nie. I to chyba będzie ostatnia skrzyneczka, bo nic tutaj już więcej kasy nie mamy. Oj, Case Hardener, gdyby poleciał. Byłoby spoko. No nic, to dodajemy. Kurde, no poszło niby 1800, a co ja tutaj mam? Nie licząc oczywiście tego. No poleciał tutaj za 200, 100, 100, jakieś takie. Wiecie co, chyba żonie nie będę mówił ile tutaj poszło. Jeśli chodzi właśnie o te kosy, kurde bele. Good Knife'a chyba... Chyba tego Blue Steel'a bym wam wziął. A nie, nie mogę, bo przecież jest brak towaru, kurde. Dostępny jest tylko, a czekajcie, jakbym wymienił go. Załaduj inne. Boreal Forest. Next. Nawaja kiedyś wam rozdawałem, to nie. Tutaj też nie. O, za dużo akcji. Wyluzuj trochę. No kurde, no kliknęło mi się dwa razy, no będą mi kazać się wyluzować. No co jest? Oni sobie wymyślą. Nawaja kolejny. Falcon. Nie. Rust Coat'a już mam jednego. Kurde, no jakieś takie nijakie te. Nawaja, to... Wiecie co? Może te. Rust Coat'a nigdy nie wydawałem tego skina na giveaway'e. Bon wymiany. Unlucky. Słuchajcie, nie było tamtych Shadow Diggersów Rust Coat, więc ogarnąłem wam troszkę inną kosę, ale też Rust Coat. I to będzie właśnie ten nawaja warstwa rdzy. Także mam nadzieję, że wow.
Dobra, w końcu się udało. Coś dzisiaj Steam strasznie jakoś zasysa. No dobra, jesteśmy w grze i to jest ta nasza właśnie koska. Tą rękojeść ma, kurczę, fajną się błyszczy jak nie wiadomo co. Nie, jak nie powiem co. Także ta koska ląduje do was, ale będę ją rozdawał przez kolejne jeszcze trzy filmiki, więc z tych trzech filmów, z tych ogólnie czterech filmów, pod każdym filmem będzie przypięty jeden komentarz, więc będzie przypięty komentarz pod pierwszym, pod drugim, trzecim i czwartym filmem. To będą różne osoby i spośród tych czterech wybiorę osobę, która dostanie tą kosę. Także łapeczek w górę macie zostawić tyle, ile po prostu macie włosów na głowie. Czyli nie wiadomo ile. Komentarz z waszym nickiem Steam to druga rzecz, a po trzecie suba, bo jeśli ktoś nie będzie subskrybował, no to tej kosy niestety nie dostanie, więc musicie zostawić suba na tym kanale. Także to tyle tytułem, także powiem, ostatecznego rozrachunku w tym filmie. Z mojej strony to wszystko i widzimy się wkrótce w kolejnym opiningu. Trzymajcie się, strzałka!